Cześć wszystkim, witaj się na kanale Wielkie Mi Halo. Dziś sobie pogadamy o największym bohaterze ludzkości, czyli Master Chiefie. Nie będę tutaj się przybliżał odnośnie samej jego postaci. Szykuję film z serii Świat Halo 2.0, czy jak to tam nazwę. A także jest bardzo fajny tekst na Halologii, którym się już zdążyłem pochwalić. Link znajdziecie w opisie. Ale chcę podjąć jeden konkretny temat dotyczący przyszłości Johna Spartanina 117. Otóż Master Chief należy do tych postaci, które mają pewną tajemnicę. Tajemnicę, którą widać na pierwszy rzut oka, a odnośnie jest tą postacią, tym Spartaninem, który nigdy nie zdejmuje hełmu. I pytanie brzmi, czy chcemy, żeby Free for Free, żeby Microsoft, żeby ktokolwiek, kto będzie tam, kto jest decyzyjny przy okazji serii Halo, podjął decyzję i pokazał na kiedyś twarz Chiefa. To jest, wiecie, bardzo skomplikowany temat. Wiadomo, Predator jak zdjął maskę nie był już taki straszny, Tali jak zdjęła maskę w Mass Effectie, to wszyscy fani byli zawiedzeni. I to jest coś bardzo groźnego, żeby zepsuć nam ten obraz w jakiś... No wiecie, ja na przykład Master Chiefa kojarzę z hełmem. I to tak go kojarzę z hełmem, że ten hełm mi się wydaje wręcz jego twarzą. To jest wszystko, z czym to z samym Master Chiefa. I pytanie w waszą stronę. Czy chcemy, by Chief zdjął hełm? Znaczy on zdejmował hełm. Mamy urywki, wiemy jak wygląda jego... okolice oczu, wiemy jak wyglądał w młodości, w wieku około 14 lat wiemy jak wyglądał. I jesteśmy coraz bliżej, mamy coraz więcej szczegółów. Kiedyś musi dojść do tego momentu, że niepokazywanie jego twarzy będzie dziwne. I czy chcemy zobaczyć jego twarz na obecnym etapie? No bo wiecie, myślę, że stara trylogia, nowa trylogia Halo, niewiele się ta twarz zmieniła. I teraz uwaga, nie mogę jeszcze zobaczyć waszych odpowiedzi. Nie mogę się doczekać różnego rodzaju sugestii, by tego nie robiono, bo się tego najbardziej spodziewam, ale moim zdaniem powinni to zrobić. I teraz dlaczego? Co spodziewacie się zobaczyć pod hełmem Master Chiefa Spartanina? Myślicie, że zobaczycie twarz, nie wiem, George'a? Zobaczycie twarz Cartera? Albo twarz Bucka? Albo twarz, nie wiem, Freda? Tego typu twarze? Nie ma szans, żeby zobaczyć tego typu twarze. Master Chief siedział latami w tym kombinezonie, praktycznie go nie zdejmował. Mamy urywek, mamy dowód w Halo 4, że kiedyś go zdjął, ale to tak przylgnęło, do niego jest drugą skórą, jest tą postacią, która jakby nie stroi się, wiecie, jest ten fajny motyw, kiedy ma dostać oznaczenia za osiągnięcia w Halo 1, w Halo 2 to było na początku samym, kiedy miał się wystroić, ale się nie wystroi przed w tym pancerzu, co jest takie trochę, wiecie, formalnie trochę niesmaczne, żeby tak przychodzić. Wiecie, bo to tak jakby przyjść, jakby żołnierz przyszedł w mundurze polowym z kamuflażem na ryju i w ogóle. Więc to było takie trochę dziwne, ale to jest taka postać, wszyscy go szanują, wszyscy mu na to pozwalają. I co by mi się właśnie spodziewamy tam zobaczyć? Ja się nie spodziewam tam zobaczyć niczego dobrego. Bardzo podobają mi się wszelkiego rodzaju grafiki fanowskie, jakieś takie wyobrażenia, artworki, że jest tam po prostu zniszczona twarz, wiecie, łysa, pobliźniona, twarz, która nie ma kształtu. I to jest coś, co chyba wiele osób może się zgodzić, że prawdopodobnie tak to wygląda. No, mamy... wiem, że otrzymał liczne obrażenia, miał mnóstwo przygód, których nie widzieliśmy na oczy, o których mogliśmy słyszeć lub nie, ale wiemy, że obrywał w okolicach twarzy. Dydakt w komiksie mu rozwalił wizjer. Lok mu strzaskał ten wizjer, więc dostał dość mocno po twarzy. Te wszystkie ślady, to wszystko gdzieś tam jest. Jestem pewien, że nie ma tak, że technologia w świecie Halo jest tak zaawansowana, że to wszystko można wyleczyć, tym bardziej, że on jest, wiecie, zdejmie hełm, da się komuś opatrzyć, zatamować krwawienie, założy i pójdzie na następną misję. Więc prawdopodobnie to jest tego typu twarz, tego typu facjata. To jest coś, co możemy sobie już teraz wyobrazić i coś, co nie jest w jakiś sposób określone. Jestem praktycznie na 100% pewien, że jeżeli to by było fajnie zaprojektowana, zniszczona twarz starego człowieka, no bo on w tej chwili ma 47 lat na poziomie Halo 5. To jest człowiek, to jest organizm, to jest żołnierz, który miał zmieniony metabolizm, który w wieku 14 lat, zdaje się, zyskał aparycję i fizyczne zdolności, posturę 18-latka. Więc on był w jakiś sposób postarzony przez te wszystkie eksperymenty, te wszystkie wzmocnienia, które mu wszczepiono, więc on nie może wyglądać teraz na 40-latka. Jest starym człowiekiem, który ma zniszczoną twarz i ona jest w jakiś sposób
na pewno nie ukształtowana, wiecie, nie jest wyciosana mocno, jest taka bardzo nieokreślona, zniekształcona, jest takim prawdopodobnie, nie chcę mówić pasztetem, ale czymś takim właśnie nieokreślonym, czymś, co właśnie, czemu ciężko nadać kształt i jest bardzo zniszczona. Ja tak sobie wyobrażam twarz Chiefa, prawdopodobnie tam jest jeszcze jakiś zarost nieogolony, bo kiedy on ma się golić. I moja naczelna teoria, jaką chcę tutaj ogłosić światu w tym filmie, jest taka, że gdyby Chief zdjął hełm, znaczy wiecie, może raz, on by był dalej kojarzony z tym hełmem przede wszystkim, ale pokazać jakby światu i jego facjatę, ja myślę, że wciąż my byśmy jej nie widzieli. Nie wiemy, jakby wyglądał John urodzony na Eridanusie w 2511 roku w wieku 47 lat, gdyby nie miał żadnych ulepszeń, gdyby nie miał żadnych obrażeń po tych wszystkich walkach, które przebył. Nie dowiemy się tego nigdy, to jest niemożliwe w kontekście jakby całego lore gry, całej historii. I jedyne, co możemy mieć, to tego kartofla zniszczonego, zniekształconego, który wciąż nam nic nie powie o faktycznym wyglądzie tej postaci. Dlatego uważam, że gdyby pokazano nam coś w tej konwencji, coś, co by, wiecie, było charakterystyczne, by się kojarzyło, może na podstawie, coś na podstawie facjaty Steve'a Downsa, żeby mógł tam w ogóle się udzielać w sesjach motion capture, i jednocześnie podkładać ten głos całe życie, najlepiej, żeby nigdy nie odchodził, bo to jest coś, z czym kojarzymy Chiefa. Więc to by wciąż było równie nieokreślone jak ten hełm, który widzimy dzisiaj. To wciąż by nam nic nie mówiło o postaci, która jest gdzieś tam w środku. I on by wciąż był absolutnie odcięty od nas, od naszego świata. To nie hełm go kryje, ale właśnie jego psychologia, jego zachowanie, to go oddziela od zwykłych ludzi, od jakiegoś takiego... No, od jakiejś naszej trudności z utożsamieniem się z nim. No, tak więc to tyle na dzisiaj. Czekam na wasze opinie, co uważacie, co wy uważacie o moich racjach tutaj przedstawionych. No a teraz dzięki wielkie za uwagę. Czekamy, aż Chief zdejmie hełm. Prawdopodobnie hejt na Free for Free będzie wtedy jeszcze większy. No, a teraz dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.